Pani minister, zapowiedziała Pani w czasie konferencji prasowej, że refundacyjny tryb rozwojowy, jakby wracamy do dyskusji na ten temat i do podejmowania pewnych konkretnych działań. Proszę powiedzieć, na jakim jesteśmy etapie w roku 2020 i kiedy możemy spodziewać się konkretnych rozwiązań? Tak jak zapowiedziałam na spotkaniu z przedsiębiorcami zorganizowanym przez pana premiera Morawieckiego, wracamy do stołu. Przypomnijmy, że w poprzedniej kadencji długie prace studyjne, przegląd różnych modeli refinansowania, długich dyskusji także z Ministerstwem Zdrowia. My mamy przygotowane pewne zaplecze, taką podstawę do tego, jak taki model mógłby wyglądać. Zapowiedziałam, że ten stół postawimy i po feriach zorganizujemy tu w ministerstwie spotkanie branży wspólnie z Ministerstwem Zdrowia i zaczniemy rozmawiać ponownie o refundacyjnym trybie rozwojowym. Pani minister, Pani przykłada ogromną wagę do rozwoju w Polsce właśnie tych inwestycji, które związane są z biotechnologią, z rozwojem sektora farmaceutycznego. Dlaczego firmy chcą inwestować u nas? Na co wskazują? Na jakie udogodnienia? Najpierw powiem, dlaczego zwracam na to tak ogromną uwagę. Pamiętam Irlandię, która wychodziła z kryzysu i przeprowadziła kilka zmian prawnych, istotnych zmian prawnych, które sprawiły między innymi to, iż dzisiaj w Irlandii prawdopodobnie mamy największe zgęszczenie centrów badawczo-rozwojowych globalnych firm farmaceutycznych. Nie muszę mówić, jaka to jest ogromna korzyść dla gospodarki, a w długiej perspektywie dla pacjentów. Chcielibyśmy, ucząc się na przykładzie Irlandii, stworzyć podobne warunki. A to, że firmy dzisiaj przyjeżdżają, bo właściwie trudno mi dzisiaj wymienić nazwę firmy globalnej, innowacyjnej, farmaceutycznej której, i biotechnologicznej, której by nie było w Polsce. Coraz bardziej nas cieszy to, iż to nie jest obecność tylko w atrakcyjnych biurowcach siedziby polskie po to, aby wprowadzać do systemu refundacyjnego wyprodukowane przez nich leki, ale coraz częściej, coraz większej liczbie przypadków są to centra badawczo-rozwojowe, gdzie prowadzone są badania nad nowymi cząsteczkami leczenia nowotworów, cukrzycy, także bardzo nas to cieszy, dlatego że to jest trwałe nawiązanie relacji pomiędzy polskimi laboratoriami, polskimi uczelniami, polskimi lekarzami, polskimi pacjentami, bo to są także badania kliniczne przecież prowadzone, ze światem tego dużego farmaceutycznego biznesu. Więc stworzenie takich warunków jest dla nas naprawdę dzisiaj priorytetowe. Chcielibyśmy, a też to co ważne, jesteśmy ostatnim krajem Europy Środkowo-Wschodniej, gdzie branża farmaceutyczna przetrwała transformację ustrojową. Zależy nam także na tym, żeby te polskie farmaceutyki, polskie firmy farmaceutyczne także budując swoją masę były w stanie, bo inwestycja w badania i rozwój w sektorze farmaceutycznym jest niezwykle kosztochłonna, więc zależy nam na tym, aby oni też, i to się już dzieje, bo ja znam te laboratoria tych naszych dwóch największych producentów, które naprawdę nie mają się czego dziś wstydzić i chcemy stworzyć im takie warunki, żeby korzystając z ulg podatkowych, takie jakie oferujemy każdemu, mogły także takie centra konkurencyjne budować, dostarczając leki na cały świat. A my będziemy mogli eksportować też myśl naukową, prawda? No to jest naszym podstawowym celem. Im więcej patentów, im więcej formulacji zarejestrowanych będzie z domeną polską, tym większa korzyść oczywiście dla naszej gospodarki. Bardzo dziękuję Pani Minister. Dziękuję bardzo.